pokój dobro. Pokój dobro. Tak. Jak? Bardzo dobrze. A w ogóle wszystkiego najlepszego w nowym roku. O właśnie, jak Pan Bóg błogosławił. Się już rozpoczął, ale życzymy wszystkiego. Ja też taki śmieszny filmik, ale to może dam. Kiedyś. No, ale dzisiaj dobrze. Dwie sprawy. Tak, dotyczące spowiedzi. Pierwsza rzecz dotyczyła, co zrobić, jeżeli nie pamięta się, czy się jakiegoś grzechu, bo autor oglądał wcześniejszy odcinek tego pytania, wcześniejszy odcinek o zatajeniu grzechu na spowiedzi. No i też pytanie, co zrobić, jeżeli nie pamięta się, czy się jakiś grzech zataiło, czy nie. Znaczy, ja bym to pewno, starając odczytać intencje autora tego maila, starał się tak z dwóch stron na to spojrzeć. Po pierwsze, czy on nie pamięta, że coś zataił, a ten grzech popełnił, czy nie pamięta, bo nie popełnił i nie wie, czy zataił. Ja nic nie rozumiem. Czyli chodzi o to, że on popełnił grzech, tak? I nie pamięta, czy go wyznał, czy nie wyznał. Aha, tak. Czy on po prostu zachodzi w głowę i się zastanawia, czy przypadkiem czegoś nie zataił. Czy czasami czegoś nie zataił, albo nie wie, czy on to popełnił w ogóle. W tym znaczeniu. No. To jeżeli nie ma pewności, czy wyznał, a ma świadomość popełnionego grzechu, a tylko no, nie ma pewności, czy go wyznał, to niech wyzna przy najbliższej spowiedzi z zaznaczeniem tego, że... Ze względu na spokój sumienia, tak, naprawdę tak. Dobrze jest ten grzech powiedzieć. Jeżeli nie wiesz, czy go wyznałeś, czy nie wyznałeś, a on faktycznie zaistniał, to go wyznaj. No. Tak. A jeżeli zachodzi ten drugi przypadek? Ten przypadek, kiedy mam wątpliwość teraz, czy ja przypadkiem czegoś nie zataiłem, bo wiemy, że jeżeli świadomie zatajamy jakiś grzech ciężki, no to sprawiamy, że spowiedź święta jest nieważna, bo na spowiedzi nie kłamiemy. Stąd też, jeżeli ktoś ze strachu, na przykład z jakiejś bojaźni, ze względu na wrażliwość sumienia, pojawia się dylemat, taka dubią, wątpliwość, czy ja przypadkiem czegoś w życiu nie zataiłem, bo wtedy byłaby spowiedź nieważna. Jeżeli masz taką wątpliwość i nie pamiętasz, czy zataiłeś, czy nie zataiłeś, no to się nie ma czym przejmować i nie ma co wyznawać, bo nie pamiętasz. I też, jeżeli masz świadomość tego, jesteś pewny, to wyznajesz. Jeżeli nie masz, ze spokojnym sumieniem można do Komunii Świętej przystępować, do sakramentu pokuty też. No. I właśnie to. Drugie pytanie. Aha. A drugie pytanie dotyczyło czego? Dotyczyło sakramentu spowiedzi dla odmiany. Dlaczego się spowiadać, skoro nie widzę w sobie żadnego grzechu ciężkiego? Czy to jest dobre, że nie mogę, że no właśnie, czy tak można, nie, w ogóle? Czy tak trzeba, bo skoro nie widzę w sobie żadnego grzechu ciężkiego, to po co się spowiadać? No to właśnie. Tak, jeżeli chodzi o ważność spowiedzi świętej, zaraz dojdziemy, to oczywiście jest konieczność wyspowiadania się z grzechu ciężkiego. Grzechy lekkie, wiemy, chodzi na przykład Eucharystia, Komunia Święta. Spowiedź powszechna. Spowiedź powszechna. No właśnie, więc teraz pytanie. Skoro nie mam grzechu ciężkiego, no to czy ja muszę chodzić tak często do spowiedzi? Czyli czy muszę chodzić do spowiedzi częściej niż raz do roku, jak podają przykazania? Przykazania kościelne, ten sam katechizm, który mówi o przykazaniach kościelnych, czyli mówi również o tym, aby chodzić przynajmniej raz do roku. W okresie wielkanocnym do Komunii Świętej, co się wiąże ze spowiedzią. Tak, no ktoś może w sumie przystąpić, jeżeli żyje w stanie łaski święcającej, do Komunii Świętej Wielkanocnej, a spowiadać się na Boże Narodzenie. Na przykład, jeżeli no, taki jest silny. Tak, ale zwróćmy uwagę, mówimy tutaj o przynajmniej raz w roku, przynajmniej. I ten sam katechizm, który podaje, mówi o tym przekazaniu, mówi również, że przestrzeganie przykazań kościelnych, czyli w tym przypadku tego obowiązku bycia jeden raz w roku u sakramentu pokuty, mówi, że przestrzeganie przykazań kościelnych jest to minimum, aby zachować ducha pobożności i modlitwy. Czyli jest to pewne minimum dla rozwoju życia wewnętrznego. Po co spowiadać się w takim razie z grzechów powszednich, jeżeli się nie ma grzechu ciężkiego? Nie masz grzechu ciężkiego? Kapitalnie. Przecież wielu świętych nie popełniało grzechu ciężkiego przez lata w ogóle, może nawet przez większość swojego życia. Tak jest, bo żyli w stanie łaski święcającej. Spowiedź częstsza, uwaga, ze względów formacyjnych. Czyli ze względu na stan mojej duszy, bo my często ograniczamy rolę sakramentu pojednania tylko do tego elementu oczyszczania, tak? Mam grzech, więc idę się oczyścić. Więc muszę się wyspowiadać. Więc muszę się wyspowiadać, bo coś mi na sumieniu leży, coś mnie dręczy, więc muszę się z tego wyspowiadać. Wyspowiadałem się i uważam, że rola sakramentu pojednania się skończyła. Zostałem pojednany. Ale sakrament pojednania ma też inne znaczenie, też łaski związane z tym sakramentem.
jakby wykraczają poza tylko ten element oczyszczania nas z grzechów. Bo sakrament pojednania, tak jak już ojciec Leonard mówił, ze względów formacyjnych, znaczy do tego sakramentu przystępujemy ze względów formacyjnych, bo on nas uzdalnia też do dobrego życia. Ta łaska Boża, ta łaska oświęcająca, w której żyjemy dzięki sakramentowi pojednania, oczyszcza nas, chroni też przed kolejnym grzechem, przed popełnieniem grzechu uczynkowego, ciężkiego grzechu uczynkowego. To są konkretne łaski. Możemy powiedzieć, że ja tak czasami to obrazowo przedstawiam, to jest jakby taka szczepionka przeciwko chorobie, na którą mógłbym zachorować. Systematyczne przystępowanie do sakramentu pojednania będzie mnie chroniło przed popełnieniem śmiertelnego grzechu. To jest przed chorobą duszy. Tak. Dwa też, że przy częstszej spowiedzi jest większa mobilizacja do pracy nad sobą, większa również i łatwość weryfikacji własnego sumienia postępów czy porażek w życiu wewnętrznym. Łatwiej jest sobie określić cele, jeżeli on na przykład ma być cel pracy nad sobą, jeżeli on jest na dystansie powiedzmy miesiąca, niż na dystansie 12 miesięcy, bo te grzechy powszednie, to nie są grzechami ciężkimi, one w jakiś sposób nas osłabiają. No, niektórzy mówią o takim efekcie białego obrusa, to znaczy nie ma żadnej dużej plamy, ale najpierw jest jedna mała plamka, tam się może przestawi serwetkę, druga mała plamka, szara, trzecia mała plamka i na początku tego nie widać, ale za jakiś czas obrus robi się szary, może nie czarny, ale szary, a my tego... Tych plamek już nie widzimy. Już nie widzimy. I przestaje nam przeszkadzać nawet. Tak, a nam chodzi cały czas o to, aby stawiać sobie wyżej poprzeczkę, aby jeszcze precyzyjniej dobierać wszelkie środki, które mamy ku doskonałości naszej. Poza tym zwróćcie uwagę, że jednym z warunków dobrej spowiedzi jest mocne postanowienie poprawy. A więc ja mam takie przekonanie, że gdyby każdy poważnie traktował sakrament pojednania, spowiedź, i pracował nad sobą, naprawdę świat byłby lepszy. Naprawdę świat i ludzie byliby lepsi. Tak, takie mam przekonanie, ale wydaje mi się, że wiele osób bagatelizuje tę sprawę, właśnie traktując to jako oczyszczenie, obowiązek, przyjdę, wyspowiadam się i na tym się kończy. Zapominamy o tym warunku dobrej spowiedzi, jakim jest mocne postanowienie poprawy. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim, o tym też wielu zapomina, prawda? W sakramencie pokuty Bóg nas obmywa swoją przenajświętszą krwią, zanurzamy się w morze Jego miłosierdzia i jest to też pokrzepienie dla duszy. To jest pokrzepienie dla duszy. Dlatego jest naprawdę wielką zachętą ze strony Kościoła, z naszej strony też bardzo, już tak osobiście zachęcamy Was do systematycznej spowiedzi. Naprawdę systematycznej, żeby nie odkładać, nie przedłużać tego czasu między spowiedziami. Żeby nie trzymać się kurczowo tego minimum, że człowiek jednak jest stworzony potem, ma taką możliwość, że może wyjść z siebie wręcz, poza siebie, przezwyciężyć siebie może, czyli może sobie coraz wyżej cele stawiać i osiągać, i w życiu duchowym również. No. Nie przyzwyczajajcie się do byle jakości. Pokój i dobro. Pokój i dobro. Time.